Wielka noc zmartwychwstania Pana. Roman Melodos. Na zmartwychwstanie Pana i dziesięć drachm. Wstęp. W chrzcie pogrzebani z Chrystusem i w nim, zmartwychwstali, śpiewajmy psalmy i wołajmy głośno. Śmierci, gdzie jest Twoje zwycięstwo? Hadesie, gdzie twój oścień? Pan bowiem z martwych wstał, życie i z martwych wstanie. Gdy słyszymy przypowieść Chrystusa opowiedzianą przez Łukasza w Ewangelii, nie chcemy jej lekceważyć, lecz z wiarą pragniemy pogłębiać rozumienie tego. Kim w owej przypowieści jest kobieta, a czym drachma? Jaką drachmę owa zgubiła, skoro szuka jej z taką starannością, że zapala pochodnie i zamiata cały dom, a gdy ją znajduje, zwołuje wszystkie kobiety z sąsiedztwa. Chodźcie, cieszcie się ze mną, znalazłam, co zgubiłam. A teraz skierujmy prośbę do Chrystusa. Panie oświeć nasze dusze, gdyż Ty jesteś światłem, życiem i zmartwychwstaniem. Liczba drachm jest jasna dla każdego. Ponieważ dziesięć to wszystko, co posiada Pan, który wszystko. W mądrości stworzył. Kobieta, jak widać, jest cnotą i mądrością stwórcy, jest Chrystusem, mądrością i mocą Bożą. Dziesięć drachm natomiast to przywódcy i potęgi, moce i trony, panowania aniołowie i archaniołowie, cherubini jak i serafini i pierwszy stworzony jego upadłego zgubiło szukało i znalazło życie i z martwych wstanie owładnięty miłością przyszedł na świat aby szukać swego zbłąkanego stworzenia on który jest bez początku niewyrażalny syn boży i bóg nasz Będąc boskim i mądrym, Bóg go poszukuje i staje się ciałem z matki, którą oczyścił i uświęcił, i przynosi ciało jak lampę, ogniem i olejem swego bóstwa, oświecając wszechświat. Na lampę bowiem zawsze składa się ogień i glina. Tak więc zabłysnęło z bóstwa. I wcielenia światło lampy, Chrystus, życie i z martwych wstanie. Wstąpił na krzyż, jak światło na świecznik, a stamtąd zobaczył pierwszego stworzonego Adama siedzącego w głębokiej ciemności i pospieszył do niego. W ciele on nierozdzielny który nie jest odłączony od serca ojca a wypełnia to co się staje przyjął żółć i ocet gwoździe i włócznie aby jednocześnie włócznią i gwoźdźmi zranić śmierć i Hades który bezprawnie wyszedł mu naprzeciw żeby napojem z żółci i octu nasycić go goryczą i zamęczyć życie i z martwych wstanie gdy Król po ukrzyżowaniu stąpił do Hadesu, jego światło rozbłysło w ciemności i oświeciło świat podziemny. Nawet tam ciemność nie ogarnęła Chrystusa. Jak Jonasz taki on przebywał w brzuchu grobowca. Stąpił bowiem do grobu, czego sam chciał i czuwając pozostał w mogile, gdyż bóstwo było nierozdzielne od ciała. Gdy Hades zobaczył, straszliwy cud zawołał, choć o śmierci zobaczmy, światło, które roznieciło życie i zmartwychwstanie. Zróbmy to śmiało, odpowiedziała śmierć. To ludzkie ciało zostało złożone w grobie. Ryglami zabezpieczmy tego, który do nas przyszedł i oddajmy go zgniliźnie. Natychmiast po tych słowach prędko pobiegła i położyła rękę na ciele. Jezus Chrystus podniósł się jednak, jak gdyby ze snu, związał ją mocno, rzucił w dół i zakrzyknął do przebywających w Hadesie: Powstańcie wszyscy i zdepczcie Hades. Podejdź Adamie, podejdź do mnie z Ewą, nie obawiajcie się. Że poniesiecie odpowiedzialność za swe winy, gdyż wszystko spłaciłem ja, życie i zmartwychwstanie. Uderzcie śmiertelni Hadesa w twarz i postawcie stopę na jego karku. Przyjdźcie tu i wołajcie. Hades i śmierć zostały pochłonięte. Dla was tu przyszedłem, gdyż jestem życiem. I z martwych wstaniem wszystkich. Z radością zatem wszyscy teraz śpiewajcie psalmy i pieśni. Hadesie niegodny, gdzie twoje zwycięstwo? Śmierci, gdzie twój oścień? Leżycie pokonani bezsilni, śmierci jesteś zabita, a ty Hadesie związany. Wy, którzy panowaliście, zostaliście zniewoleni. I zobaczyliście, że objawiło się życie i zmartwychwstanie. Na to zakrzyknął złowrogi Hades, który wspólnie ze śmiercią leżał rozciągnięty, skrępowany, i władczo rozkazał swoim podwładnym: Strażnicy, przybądźcie i zobaczcie, jaka krzywda mnie spotkała. Przyjdźcie prędko, zamknijcie spiżowe bramy i strzeżcie ich. Zasuncie żelazne rygle drzwi i nie pozwólcie żadnemu z tych, których zbudził, opuścić grobu. Przed sądem chcę bowiem postawić mego napastnika. Zatrzymajcie i pilnujcie tych, którzy wołają o życie i zmartwychwstanie. Cóż za niesprawiedliwość spotkała mnie panującego dotychczas nad ludźmi. Powiedz mi, człowieku, kim jesteś i jak się tu dostałeś? Że jesteś człowiekiem, to oczywiste, widzę bowiem ludzkie ciało, a każdy, kto pochodzi od Adama, jest moją własnością. Dlaczego więc zwyciężasz mnie, ty, który jesteś jak wszyscy, równocześnie jednak ponad wszystkimi postawiony? Każdy człowiek jest mi poddany. Czy jest mu pisany dłuższy czy krótszy czas życia? Jak do tego doszło, że stałeś się ponadludzki i zbawieniem człowieka. O życie i zmartwychwstanie! Zobacz, będąc pokrzywdzonym, chcę teraz pójść z Tobą do sądu. Widzę bowiem syna człowieczego. Ty dokonujesz dzieł Boga, a nie człowieka. Choć widzialnie, "Jesteś człowiekiem. Dostrzegam ranę w twoim boku i ślady gwoździ, lecz czuję także twoją moc i widzę twe nieskazitelne światło, które zabłysło." Skoro więc jesteś człowiekiem, w zupełności podlegasz śmierci i Hadesowi. Jeśli jednak przyjąłeś jedynie wygląd człowieka, a jesteś Bogiem zgodnie z tym, co w Tobie rozpoznaje. Potwierdź to teraz, żebyśmy zrozumieli, że mimo ukazywania się jako człowiek rzeczywiście jesteś życiem i z wstaniem. Gdy Chrystus usłyszał go tak wołającego, natychmiast odpowiedział: Pragnę sądu i wyroku. Ponieważ nie chcę, aby dotknęła Cię niesprawiedliwość, chociaż sam jesteś niesprawiedliwy, bezwstydny i godny wszelkiego potępienia. Wprawdzie stałem się człowiekiem, jak widzisz, wolnym od grzechu, lecz jestem Słowem Bożym, Stwórcą wszystkiego i Bogiem mającym władzę nad wszystkim. Jestem Bogiem i jako Władca. Nie podlegam żadnemu wyrokowi. Jednak jako Adam, gdyż nim się stałem, idę z Tobą do sądu, zwyciężę Cię i pozbawię Panowania, które sobie przywłaszczasz, ja, życie i z martwych zmartwychwstanie. Adam u początku, gdy został stworzony, posiadał wszystkie łaski życia nieśmiertelnego. Ja jednak jestem życiem samym w sobie. Jestem tym, który wszystko stworzył. Ty zaś, głupi Hadesie, nie istniałeś kiedyś podobnie jak śmierć. Dopiero owo cierpienie strasznego grzechu także ciebie wzbudziło. Stąd Adam za sprawą kłamstwa kusiciela został zniewolony grzechem. Stał się poddanym oraz więźniem Twoim i gorzkiej śmierci. Nie istniejecie sami z siebie, dlatego z łatwością mogę Was uwięzić. Jak moglibyście zatrzymać życie i z martwych wstanie? Pyszny z głupoty potomków Adama, jako uczestników grzechu, pojmałeś i uwięziłeś. Byli bowiem współwinni ojcowskiego występku. I tak każdy, kto w grzechu był zrodzony od czasów Adama, z zepsucia poczęty ze współżycia, mężczyzny był tobie winowajcą. Ja jestem jednak wolny od tego wszystkiego, od grzechu i od współżycia. Wprawdzie stałem się człowiekiem, jak tego chciałem, Lecz zrodziło mnie bezgrzeszne dziewicze łono, i swą krew wydałem za wszystkich, temu, który mnie począł, ja, życie i zmartwychwstanie. Wybadaj mnie, a bardzo łatwo rozpoznasz, że nie ma żadnej nieprawości w czynie ani słowie moim. Nie zgrzeszyłem w działaniu. Ani z moich ust nie wyszło żadne kłamliwe słowo, dlatego mówię: Kto z was potrafi mi dowieść grzech? Ja, jeden spośród umarłych, okazałem się całkowicie wolny i obcy wszelkim grzechom cielesnym. Jakże więc mogłeś się odważyć, Hadesie, pochwycić bezgrzesznego? Jak zwykłego grzesznika, wybadaj mnie dokładnie, i w całości albowiem chcę, abyś poznał prawdę. Słusznie obejmuję po tobie panowanie ja, życie i z martwych wstanie. Oburzasz się bez wstydniku, ponieważ wyrok jest sprawiedliwy. Zostaniecie odrzuceni, wy nieprawi przywódcy ciemności, przestępcy wedle prawa. Jeśli znajdziesz we mnie choćby ślad grzechu, możesz wykorzystać wszelkie środki prawne przeciwko mnie, o niesprawiedliwy. Jeśli jednak niczego nie znajdziesz, Natychmiast oddaj posiadany przez Ciebie dłużny zapis, gdyż powołując się na Niego, porywasz się na bezgrzesznego Chrystusa. Przygotuj się zatem do wydania mi wszystkich, których dotychczas zabrałeś do siebie, a którym teraz pozwalam z martwych wstać ja, życie i z martwych wstanie. Żebyś miał, Hadesie, dobre rozeznanie w tym, co cię spotkało. Dodam, nie tylko wypuścisz zabranych przez siebie. Ja ich zbudziłem i odchodząc, zabieram z sobą, nie. Lecz wszyscy, którzy odtąd będą ci oddawani we władanie, zostaną zbudzeni wskrzeszę ich z martwych dźwiękiem trąby. Ponieważ ośmieliłeś się pojmać bezgrzesznego syna króla. Gdy powiedział to, Chrystus upadł Hades. Strażnicy natomiast wyrzucili klucze i uciekli, gdyż widzieli, jak ich rygle łamał i kruszył Chrystus. Życie i zmartwychwstanie. Nagle ciała zmarłych zostały ożywione i przebudzone, a owi podeptali Hades z okrzykiem: Ty nieprawy, gdzie twoje zwycięstwo, gdzie twój oścień o śmierci? Wszystkie groby natychmiast, same z siebie się otworzyły, wszyscy umarli wyskoczyli i zaczęli tańczyć. Anioł zstąpił i odsunął kamień od grobu zbawiciela. Władco i panie, otworzyłeś groby, nie pytając o to nikogo, a jedynie za pomocą znaku. Dlaczego więc prosiłeś anioła, ażeby odsunął kamień od twego grobu o życie? I zmartwychwstanie. Żeby odtąd nikt nie błądził, chcę przemówić i wyjaśnić to, o co pytaliście. Kamień nie mógł mi w wyjściu przeszkodzić, gdyż wszystko jest mi jak Bogu posłuszne. Wszystko jest mi poddane. Nawet jeśli się stałem ciałem, jestem przecież stwórcą i panem wszystkiego. Na mój znak morze niegdyś się ukazało jako suchy ląd. Jordan zawrócił swój bieg. Skała na pustyni wydała ludom źródlaną wodę. Słońce się cofnęło. Kiedy ukrzyżowali mnie, życie i zmartwychwstanie, ja, który również teraz jednym znakiem otworzyłem wszystkie groby i wypuściłem zmarłych, w żadnym wypadku nie potrzebowałem anioła do odsunięcia kamienia. Poznajcie teraz mądrość mego zarządzenia. Z usunięcia kamienia z grobu uczyniłem symbol, niech będzie ono dla wierzących znakiem, że w tej godzinie bramy Hadesu pękły przez środek, przestały bowiem spełniać dotychczasowe zadanie dlatego się anioł ukazał w śniącej szacie i zaśpiewał mi pieśń zwycięstwa wskrzeszone jest życie i z martwych wstanie wybawicielu cóż możemy ci dać w zamian oprócz dziękczynienia dlatego o jako bóg strzeż tych co twój krzyż pogrzeb twój i z wstanie twoje wysławiają udziel przebaczenia grzechów i pozwól nam gdy nadejdzie wszystko ogarniające wskrzeszenie bez lęku oglądać twoje oblicze i ze świętymi słuchać Twego głosu. Chodźcie, jako spadkobiercy, z radością weźcie w posiadanie moje królestwo. Obdarz więc skruchą nasze dusze, o wielce litościwy, żebyśmy Cię wielbili, o życie, i z martwych